Lekcje języka polskiego to nie tylko jedna wielka przygoda, która przeniesie Cię do chronologicznie uporządkowanego świata. Na zajęciach będziesz mógł wcielić się w wybraną z literatury postać, nakręcić filmik, zabawić w nauczyciela, popracować w grupie, przygotować dramę czy wejść w rolę. Lekcje języka polskiego to również możliwość spotkania z ciekawymi ludźmi, artystami, filozofami i badaczami literatury. Sam będziesz mógł uczestniczyć w różnotematycznych warsztatach, które pozwolą Ci odkryć na nowo literaturę. Spotkania z filmem i sztuką oraz wycieczki tematyczne do teatru, filharmonii, muzeów lub oper pozwolą Ci poszerzyć swoją wiedzę i horyzonty myślowe. Będziesz mógł samodzielnie wyreżyserować lub zagrać w moich formach scenicznych. Przygotować warsztat dla rówieśników na ważne, nurtujące Ciebie i Twoich bliskich tematy. Zajęcia z języka polskiego to lekcje odkrywania siebie, swoich talentów i nowych umiejętności, a ostatecznie zweryfikowania ich w licznych konkursach, do których przygotują Cię życzliwe nauczycielki. A oto ja, historia, nauka, o której mówią, że jest nauczycielką życia. Do Ciebie mówię, przyszły prawniku, psychologu, dyplomato, politologu. Dzięki mnie możesz odbyć niezwykłą podróż w czasie i przestrzeni, dowiedzieć się, jak powstawały cywilizacje, poznać niezwykłe zabytki, wspaniałe dzieła ludzkiej wyobraźni. To na moich zajęciach, nie tylko w szkole, usłyszysz niezwykłe opowieści o wydarzeniach i ludziach, romantycznych kochankach, odważnych wizjonerach, szlachetnych bohaterach, dzielnych i mądrych kobietach. Spytasz po co? To oczywiste, żeby lepiej rozumieć świat. Nawet jeśli zamierzasz zostać inżynierem i budować mosty, musisz znać historię. Wtedy lepiej zrozumiesz świat, w którym będziesz stawiał swoje nowoczesne budowle. Aha, oczywiście nie mogę zapomnieć o mojej młodszej siostrze, wiedzy o społeczeństwie. Że co? Że polityka? Młody człowieku, przed nią nie uciekniesz. Ona jest wszędzie. Inżynier, informatyk to również obywatel. Potencjalny odwyborca. Podmiot życia społecznego. Pamiętaj, ścisłowcy odkrywają świat, ale to my, humaniści, opisujemy go i uczymy rozumieć. Zatem wybierz historię. Ze mną nie będziesz się nudził. Nasze liceum to niezwykłe miejsce, pełne dobrej energii, gdzie zaczniesz mówić w języku obcym bez lęku przed popełnieniem błędu. Matura ustna nie przysporzy Ci najmniejszych problemów. Swoje pasje językowe możesz rozwijać na wiele sposobów. Jednym z nich może być udział w ciekawych lekcjach bibliotecznych w formie warsztatów prowadzonych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną imienia Emanuela Smołki w Opolu. Kolejnym sposobem rozwijania zainteresowań lingwistycznych może być uczestnictwo w Dolnośląskim Festiwalu Nauki. Co roku nasi uczniowie biorą udział w zajęciach, które prowadzone są w języku angielskim oraz niemieckim. Chcąc sprawdzić swoje kompetencje językowe, możesz wziąć udział w ogólnopolskim konkursie Pokaż nam język, który jest organizowany przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu wraz z Wydziałem Ekonomicznym w Opolu. Jeśli chcesz przeżyć przygodę, poznać inne kraje, ich kulturę, tradycje i obyczaje oraz sprawdzić swoje umiejętności komunikacyjne w codziennych sytuacjach, zapraszamy na zagraniczne wycieczki do Londynu, Berlina, Wiednia czy też Włoch. Jesteśmy obywatelami globalnej wioski, więc zapraszamy Cię do włączania się w obchody wydarzeń o zasięgu ogólnoświatowym. W roku 2016 obchodziliśmy 400. rocznicę śmierci Williama Szekspira, dramatopisarza wszechczasów. Nasza szkoła przystąpiła do projektu Shakespeare Live. W naszej szkole masz możliwość doskonalenia sztuki konwersacji w języku angielskim, nie tylko z nauczycielami. Od kilku lat nasi uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez native speakera. Czy wiecie, że matematyka jest królową nauk według Kartezjusza? Wbrew pozorom, matematyka może być ciekawa. Usilnie próbujemy rozwiązać zadanie. Czasem nas to śmieszy,
albo i zadziwia. Czasem jednak potrzebujemy pomocy. Wspólnymi siłami udało się. Nie ma to jak pomoc kolegi. Najlepiej uczy się przy tablicy. W naszej grupie tkwi siła. Nie jest to takie złe. Nawet liczba pi dziwi się, że nam to wychodzi. Biologia to fascynująca nauka, w szczególności dla pasjonatów przyrody. Interesuje cię przyroda i reguły funkcjonowania otaczającego świata? Prawdopodobnie znajdziesz tu kierunek dla siebie. Doświadczenia, eksperymenty, projekty, wycieczki, ale także fotografowanie makro i mikrokosmosu życia to aktywne metody nauczania, które są mocną stroną procesu uczenia się biologii. Wyrabiają zdolność kreatywnego myślenia i logicznego łączenia wiedzy z doświadczeniem. Pracując z żywym materiałem biologicznym, czy prowadząc samodzielne obserwacje lub doświadczenia w terenie, dotykasz biologii dosłownie. Współpracując z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, będziesz miał jak najlepsze warunki do pogłębienia wiedzy z zakresu biologii. Uczniowie mogą uczestniczyć w wybranych wykładach, kongresach i innych przedsięwzięciach naukowych lub wybranych zajęciach praktycznych, nad którymi opiekę merytoryczną sprawują pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni, a w szczególności Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego. Cieszymy się, że nauka biologii w naszym liceum uświadamia uczniom znaczenie nauk przyrodniczych dla współczesnego świata, a tym samym znaczenie wiedzy przyrodniczej w codziennym życiu człowieka i dla środowiska. Jednocześnie mamy nadzieję, że wspólne odkrywanie najciekawszych tajników wiedzy przyczyni się do osiągnięcia sukcesów edukacyjnych oraz rozwijania zdolności i zainteresowań. Geografia jest dziedziną dość chętnie wybieraną przez wołczyńskich licealistów jako dodatkowy przedmiot na maturze. Co roku jako rozszerzenie wybierają ją od 25 do ponad 50% uczniów z klasy. Uczniowie na zajęciach, oprócz zdobywania wiedzy teoretycznej i praktycznej, mogą także realizować wiele ciekawych pomysłów i projektów. Biorą udział w warsztatach terenowych, np. z hydrografii przy pomiarze prędkości wody cieku, czy z meteorologii korzystając z klatki meteorologicznej. Uczniowie wyjeżdżają także na wyższe uczelnie, aby wziąć udział w seminariach naukowych. Na przykład ostatnio uczestniczyli w zajęciach dotyczących gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie Opolskim. Ważnym atutem naszej młodzieży jest fakt uczestniczenia co roku w konkursie wiedzy lokalnej o powiecie kluczborskim oraz zmaganie się z prawdziwym wyzwaniem pod względem naukowym i merytorycznym na przedmiotowej olimpiadzie geograficznej. Aby móc w niej brać udział, uczniowie są zobowiązani do napisania pracy badawczej, a po uzyskaniu akceptacji przez Komisję Uniwersytecką we Wrocławiu są kwalifikowani do finału okręgowego obejmującego województwo dolnośląskie i opolskie. Podczas olimpiady organizatorzy przygotowują atrakcyjną wycieczkę pokazującą osobliwości danego miejsca. W ciągu minionych 8 lat wzięło w niej udział ponad 20 uczniów z naszego liceum, którzy za swoje osiągnięcia są nagradzani przez lokalny samorząd. Zainteresowanie uczniów geografią procentuje także dość dobrymi wynikami na maturze, które co roku są o kilka punktów procentowych wyższe od średniej wojewódzkiej i ogólnopolskiej. To otwiera młodym ludziom szansę studiowania na takich atrakcyjnych kierunkach jak gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska, handel zagraniczny czy stosunki międzynarodowe. Chemia uczy ogólnych praw przyrody, abstrakcyjnego i logicznego myślenia, obserwacji zjawisk, bezpiecznego posługiwania się substancjami chemicznymi, ochrony środowiska, a także korzystania z literatury popularno-naukowej oraz programów komputerowych. Ogromną rolę w nauczaniu chemii odgrywają eksperymenty, obserwacje, wnioskowanie oraz analiza danych przedstawianych w tabelach, na wykresach czy schematach. W naszej szkole staramy się udowodnić, że chemia nie musi być trudnym i nudnym przedmiotem, ale może być nauką ciekawą i przyjemną. Zachęcamy do wspólnego eksperymentowania. Fizyka jest wokół nas, chociaż nie każdy o tym wie. Jadąc rano do szkoły czy pracy, wykonujemy ruch. Może być on jednostajny, jednostajnie zmienny lub niejednostajnie zmienny. Dotyczy to też biegania i spacerowania.
Warto uczyć się fizyki, ponieważ jest ciekawa. Każdemu się przyda w życiu codziennym. Wykonujemy ciekawe doświadczenia, a to rozwija myślenie logiczne i przyczynowo-skutkowe, które przyda się niemal w każdym zawodzie. Dzięki lekcjom fizyki możemy poznać świat z innej, bardziej fascynującej strony. Podstawy przedsiębiorczości przygotowują młodzież do funkcjonowania na rynku pracy. Uczymy się wypełniać PIT-y, zakładać własną działalność gospodarczą, poznajemy rynek pracy. W ramach przedmiotu bierzemy corocznie udział w Dniu Przedsiębiorczości. Wówczas na jeden dzień zamieniamy się w pracownika wybranej firmy. Uczestniczymy także w programie edukacyjnym i konkursie pod nazwą Poznaj swoje prawa w pracy, organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy. W tym roku szkołę reprezentowały uczennice pierwszej klasy LO, Izabella Bułat i Natalia Nalepa, które odpowiedziały poprawnie na 91% pytań. Brawo dziewczyny! Ruch może zastąpić niemal każdy lek, ale żaden lek nie zastąpi ruchu. Ta prosta myśl to kwintesencja działania naszego liceum, które posiada doskonałą bazę sportową, umożliwiającą realizację swoich pasji. Przełamujemy stereotypy licealisty ślepo wpatrzonego w kolorowy ekran smartfona. U nas preferowane są wszelakie formy aktywności ruchowej, mające na celu promowanie zdrowego stylu życia. To postawa na całe dorosłe życie, a skuteczność takiego kierunku działania jest widoczna codziennie na obiektach sportowych naszej szkoły. Niewątpliwym atutem Wołczyńskiego Liceum jest podejmowanie przez uczniów i nauczycieli wszelakich wyzwań sportowych. Bez żadnych kompleksów rywalizujemy z dużymi szkołami, niejednokrotnie odnosząc znaczące sukcesy. Kiedy w przyszłości będziemy w parku mijać truchtającego staruszka lub starszą panią z kijkami, będą to na pewno absolwenci naszego liceum. Dziesięciolecie Liceum Ogólnokształcącego w Wołczynie to szczególna okazja, aby się zatrzymać i spojrzeć wstecz na to, co osiągnęliśmy na przełomie tych minionych lat. To moment wspomnień, refleksji i rozmów. Nasza szkoła pomimo tak krótkiego czasu wytworzyła bogatą tradycję, swój klimat i przede wszystkim bardzo przyjazną atmosferę. Ten dorobek to praca wielu osób, grona pedagogicznego, rodziców, uczniów, pracowników administracji i obsługi przy jednoczesnym ogromnym wsparciu organu prowadzącego. Jestem dumna, że z perspektywy 10 lat możemy pochwalić się wieloma sukcesami, a nasi absolwenci swobodnie odnajdują się w realiach współczesnej Europy. Dziesięć lat to jeszcze niewieloletnia historia i pokoleniowa tradycja naszego liceum. Jednak zaangażowanie naszej kadry i młodzieży ukazało, że nawet w tak krótkim okresie można być przykładem nowoczesnej, europejskiej szkoły. Tu można znaleźć to, co dzisiaj młodemu pokoleniu jest najbardziej potrzebne, a więc szanse i podstawy do przygotowania w dorosłe, pełne edukacyjnych wartości życia. Skorzystajcie z tej szansy. Jako szkoła stawiająca na kreatywność, młodość i kompetencje postanowiliśmy od następnego roku szkolnego wydawać kwartalnik naukowy. W naszym czasopiśmie znajdą się ciekawostki ze świata nauki, zdjęcia i fotoreportaże z wycieczek i projektów, wywiady z ciekawymi ludźmi, refleksje młodzieży na nurtujące ich problemy oraz artykuły studentów działających przy kołach naukowych uczelni, z którymi współpracujemy. Specjalność biomatematyka, czyli możliwość realizacji przedmiotu biologii, matematyki i informatyki w rozszerzeniu. Nauka na tym interdyscyplinarnym kierunku przygotuje ucznia do studiów zajmujących się zastosowaniem technik informatycznych i matematycznych w badaniach układów biologicznych. Pojawiło się więc ogromne zapotrzebowanie na bioinformatyków, bioników i biocybernetyków w instytucjach naukowo-badawczych i komercyjnych. Proponujemy niezwykłe zajęcia. Naukę języka chińskiego. Czy wiesz, że tym językiem posługuje się aż ponad miliard ludności świata? Chińska kultura jest niezwykle inspirująca. Chiny to jeden z najstarszych ośrodków cywilizacyjnych świata.
o odrębnej, bogatej tradycji muzycznej, teatralnej, literackiej, historycznej oraz naukowej. Marzy Ci się w przyszłości wycieczka do Chin? Spróbuj z nami ją rozpocząć!